Witam wszystkich. Akwarysta niedzielny. Dzisiaj przed podmianą. Nie mam trochę ostatnio czasu. Mam nowe zajęcie. Z żoną oboje lubimy zwierzęta. W domu w Polsce dwa psy, królik, patyczaki. No i oczywiście mojej żony Malawi. Ja tutaj w Norwegii tylko rybki, więc kupiłem sobie nowe zwierzę. A nowe zwierzę wygląda tak. No, nowe zwierzę wymaga trochę opieki, więc muszę mu poświęcić trochę czasu, zanim przetransportuję je do Polski. No dobra, ale nie o tym. Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat dzikusów, czyli dzikich ryb z odłowu i tam wszystkim, całej tej otoczki związanej z tym. Moje zdanie jest takie, że jest wszystko ok, dopóki tymi rybami z odłowu zajmują się ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co mają, co kupują, czy co ściągają. Są tacy ludzie jak Papia tutaj na YouTubie chociażby, Deko, Dzika Kuna i jeszcze paru innych ludzi, dla których kurde, no te dzikusy to jest naprawdę jakiś tam poszerzenie wiedzy, ale dla mnie, dla takiego zwykłego akwarysty, dzika ryba, hodowlana ryba, ja bym musiał te moje tapajosy teraz obserwować jeszcze z rok i potem dostać dzikie tapajosy i znowu obserwować z 2-3 lata, żeby odróżnić, czy to jest dzikie, czy to jest nie dzikie. Ja na moje mówię F-16, kurde, i te moje F-16 mi się podobają. Generalnie jestem przeciwnikiem odłowu ryb, bo jeszcze lat temu kilka, czy tam kilkanaście pewnie, tymi dzikusami interesowali się ludzie właśnie z jakąś tam wiedzą, a na dzień dzisiejszy to jest moda. No, wszędzie, gdzie się nie obejrzy człowiek, gdzieś na czy na YouTubie, czy gdzieś na jakichś forach, to wszyscy mówią o dzikusach. No, one dzikie, skalary dzikie, obojętnie co, aby było dzikie, kurde. No dobra, no, wiadomo, że nikt nie zapobiegniemy. Ten przemysł, bo to jest już przemysł, jak można poczytać na internecie, w Brazylii, w Peru, to są całe firmy, które się tym zajmują, kurczę, i to jest przemysł za grube pewnie setki, czy tam miliony dolarów, czy euro. Więc no trudno, jest jak jest, no. Dobra, co u mnie? No, u mnie nic ciekawego, no. Tapajosy sobie pływają. Maluchy wpuściłem 5 czy 6 sztuk tak na próbę do tego dużego zbiornika z tego mojego kotnika. No, przetrwały 3 i te 3 są, już pływają swobodnie, to znaczy tapajosy się nimi nie interesują. Raczej się tłuką same między sobą, te maluchy. A tak to, no, nie wiem, czy będzie je widać, czy one są jeszcze, no małe są, no, są połowy wielkości tych moich drobnoustków. Także, no, co, trzeba zrobić podmianę, bo niedziela i nic więcej, no. Krótko i na temat, dzisiaj mówione, nie pisane, bo nie ma czasu na to, żeby się bawić w pisanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego przyszłego weekendu. Na razie, trzymajcie się. Hej!